tym nagraniu zastanowimy się, czy możliwym będzie utlenianie za pomocą kationów ołowiu 2+, atomów glinu lub atomów miedzi. Co więcej, obliczymy, jaka będzie siła elektromotoryczna utworzonych ogniw w temperaturze 25 stopni Celsjusza. Potencjał redukujący półogniwa ołowianego wynosi -0,13 V. Półogniwa miedzianego 0,34 V, a półogniwa aluminiowego -1,66 V. Im większa wartość potencjału, tym większe prawdopodobieństwo, że dany element, jeśli znajdzie się w ogniwie elektrochemicznym, będzie ulegał reakcji redukcji, więc będzie stanowił utleniacz innego elementu znajdującego się w ogniwie. Po porównaniu potencjału redukcji kationów miedzi 2+ i kationów ołowiu 2+, okazuje się, że miedź ma wyższy potencjał. Kationy miedzi 2+ będą stanowić utleniacz w ogniwie zawierającym miedź i ołów. Mamy częściową odpowiedź na nasze pytanie. Kationy ołowiu 2+ nie są w stanie utlenić atomów miedzi. Teraz przejdźmy do atomów glinu. Potencjał półogniwa z glinem jest mniejszy niż potencjał półogniwa ołowianego. W takim razie, jeśli z tych dwóch półogniw stworzymy ogniwo, to kationy ołowiu będą ulegać procesowi redukcji. Tym samym będą umożliwiać utlenianie się atomów glinu do kationów glinu. Zapiszmy w odpowiedni sposób reakcje poołówkowe. Półogniwo zawierające ołów ma większy potencjał niż półogniwo zawierające glin. W związku z tym, przy zestawieniu tych dwóch metali, glin będzie stanowił anodę, będzie się utleniał. Natomiast ołów będzie stanowił katodę. Jego kationy będą się redukować. W trakcie utleniania atom glinu oddaje 3 elektrony. Natomiast kationy ołowiu 2+ do zredukowania się potrzebują 2 elektronów. Chcąc zapisać reakcję sumaryczną dla tych dwóch półogniw, musisz pamiętać, że liczba elektronów, jaka powstaje w procesie utleniania, musi być taka sama jak liczba elektronów wykorzystywanych w procesie redukcji. Zastanów się, jaka jest najmniejsza wspólna wielokrotność dla 2 i 3. W procesie zachodzącym na ogniwie musimy uwzględnić 6 elektronów. W związku z tym reakcję poołówkową zachodzącą na anodzie pomnożę 2-krotnie, a reakcję poołówkową zachodzącą na katodzie pomnożę 3 razy. Teraz sumuję obie reakcje i zapiszę reakcję sumaryczną. Elektrony pojawiają się po lewej i prawej stronie równań, więc mogę je ze sobą skrócić. Wszystkie elektrony powstające w trakcie utleniania są wykorzystywane w procesie redukcji. Obliczmy teraz siłę elektromotoryczną ogniwa. Pamiętaj, że potencjał jest wielkością intensywną i nie zależy od tego, ile na przykład moli elektronów bierzesz do reakcji poołówkowej. Potencjał dla danej reakcji poołówkowej będzie taki sam w danych warunkach temperatury i ciśnienia. Siła elektromotoryczna ogniwa ołowiano-aluminiowego wynosi 1,53 V. Jeśli wartość siły elektromotorycznej jest dodatnia, to oznacza, że reakcja, jaka zachodzi w zbudowanym przez nas ogniwie, jest samorzutna, zachodzi spontanicznie. Uzyskana tu wartość potwierdza, że dobrze dobraliśmy anodę. Dobrze określiliśmy, co będzie się utleniać. I dobrze dobraliśmy katodę. Dobrze ustaliliśmy, co będzie się redukować, jeśli mamy do czynienia z glinem i ołowiem w roztworach ich soli połączonych ze sobą kluczem elektrolitycznym. Zobaczmy, jaka będzie wartość siły elektromotorycznej, gdybyśmy założyli, że kationy ołowiu 2+ zdołają utlenić atomy miedzi. Zapiszmy reakcje poołówkowe. Reakcja zachodząca na katodzie wygląda tak samo jak poprzednio. Natomiast miedź, oczywiście tylko hipotetycznie, będzie się utleniać do jonów miedzi 2+. W trakcie tego procesu powstają 2 elektrony. Liczba elektronów zgadza się po obu stronach, więc możemy zapisać reakcję sumaryczną. Siła elektromotoryczna ogniwa, na którym miała przebiegać zapisana tu reakcja, ma wartość ujemną. To podpowiada, że źle dobraliśmy proces anodowy i katodowy, ponieważ zapisana reakcja nie jest reakcją samorzutną. Jeśli kiedyś zdarzy Ci się liczyć siłę elektromotoryczną dla ogniwa, na którym zachodzi pewna reakcja i wartość SEM będzie ujemna, to znaczy, że musisz zmienić proces katodowy z anodowym. I wtedy będziesz mieć poprawnie zapisaną reakcję sumaryczną, która będzie obrazować to, co naprawdę dzieje się w danym ogniwie.
W takim razie, jeśli masz miedź i ołów, to okazuje się, że to nie ołów będzie utleniał miedź, tylko miedź będzie utleniać ołów. Reakcja sumaryczna jest odwrotna do tej, jaką zapisałam poprzednio. I teraz siła elektromotoryczna jest dodatnia.